Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. To najważniejszy czas w kalendarzu liturgicznym katolickiego kościoła. Jacek Tokarczyk, witam Państwa. Zaczynamy rozmowę dnia. A w studiu ksiądz Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór. Proszę księdza, dlaczego mówimy, że to najważniejsze święta w kalendarzu liturgicznym kościoła? Otóż dlatego, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. Święta zmartwychwstania to święta, które mówią o tym, że ze śmierci przychodzimy do życia. Chrystus jako pierwszy przyszedł ze śmierci do życia i wlewa w nasze serca nadzieję, że życie ludzkie nie kończy się wraz ze śmiercią. Owszem, ciało grzebiemy w grobie, ale wierzymy, że człowiek to nie tylko ciało, ale także dusza. Dusza nieśmiertelna, która idzie na sąd boski i oczekuje na zmartwychwstanie. Jak mówimy w wyznaniu wiary, naszej wiary, że. Chrystus przyjdzie ponownie, sądzić żywych i umarłych, i wtedy powstaniemy do życia, do życia martwych stałego. Pojawia się jednak taki paradygmat o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą albo Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Skąd ta różnica? Święta zimowe, jak niektórzy chcą twierdzić, lub magia świąt Bożego Narodzenia, to święta, które mają rzeczywiście taką wyjątkową atmosferę związaną ze śniegiem, z zimą. Natomiast święta wielkanocne z kolei, proszę zwrócić uwagę, Przynoszą teraz ze sobą wiosnę. I to jest niesamowite, że Wielki Post to jest czas, kiedy śnieg topnieje, jeszcze ta przyroda jest uciszona, a wielkanoc przynosi ze sobą właśnie ten wybuch wiosny. I to pokazuje właśnie, że przychodzimy ze śmierci do życia, więc o ile święta Bożego Narodzenia bardziej związane z prezentami, tak, choinką, zakupami, o tyle święta wielkanocne bardziej przeżywane z wiarą, z wiarą, i nadzieją na to, że właśnie po śmierci przychodzi z martwych wstanie. Ta otoczka, o której ksiądz powiedział związana ze świętami Bożego Narodzenia, pojawia się także przy okazji Wielkanocy, jak wchodzi ksiądz na przykład do supermarketu czy do sklepu, wszędzie zajączki, kurczaczki, e, niewiele ma to wspólnego z prawdziwym przeżywaniem świąt. To prawda, no ale to chyba właśnie o to chodzi w marketingu, także, że, że e, jeżeli Produkt chce się sprzedać, trzeba go dobrze zareklamować. Myślę, że oprócz tego, co dzieje się w sklepach, bardzo dużo wiernych przeżywa wewnętrznie ten okres Wielkiego Postu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia poprzez rekolekcje wielkopostne, poprzez drogę krzyżową, poprzez nabożeństwo gorzkich żali, a więc specyficzne dla tego okresu liturgicznego nabożeństwa i duchowe przygotowanie właśnie do Wielkanocy. Nie przeszkadza księdzu taka lajcyzacja świąt? Myślę, że ona zawsze była. Raz większa, raz mniejsza, ale cieszy na pewno to, że ten kurczaczek, o którym pan redaktor wspomniał, który można kupić i w każdym sklepie razem z zajączkiem, znajduje się w koszyczku wielkanocnym. Który to w tradycji naszej przynosimy w wielką sobotę do świątyni, aby wraz z innymi pokarmami poświęcić. Dziś Wielki Piątek, wyjątkowy dzień w Kościele, jedyny dzień, kiedy nie odprawia jest msza święta. Tak, to jedyny dzień w roku, kiedy nie ma mszy świętej. E, sprawowana jest tylko liturgia na cześć męki pańskiej. E, liturgia, która tak naprawdę zaczęła się wczoraj, skończy się jutro, ponieważ wczoraj był znak krzyża. Po liturgii wielkoczwartkowej nie ma rozesłania, nie ma błogosławieństwa. Dzisiaj, Wielki Piątek, nie rozpoczęła się liturgia od w imię Ojca i Syna, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, czyli od znaku krzyża, ale od tego, że kapłan położył się krzyżem na wzór Chrystusa na posadce, żeby pokazać wyniszczenie Jezusa. Dziś nie śpiewa się, nie używa się organów. Śpiewa się, nie używa się organów. Wszystkie instrumenty milczą. Właśnie związane jest to ze śmiercią i z żałobą po, po zmarłym Chrystusie. I jutro dopiero usłyszymy radosne Alleluja i rozesłanie idzie w pokoju Chrystusa. Więc ta liturgia zaczęła się wczoraj, skończy się jutro. Ale ten wielki piątek męki pańskiej to także dzień szczególny dla ludzi wierzących, ponieważ to dziś jeden z dwóch dni w ciągu roku, kiedy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, czyli mamy post i jakościowy, i ilościowy, a więc. Właśnie. Powstrzymujemy się od pokarów mięsnych, ale także spożywamy jeden posiłek dosyta i dwa posiłki lekkie. Po co? Ano po to, żeby złączyć swoje małe wyrzeczenie z tym cierpieniem Chrystusa na krzyżu. Czy istnieją od tego Wielkiego Postu dyspensy? Oczywiście dla ludzi starszych i chorych, ale także dla małych dzieci. Hmm, oczywiście możemy wtedy jeść więcej. Natomiast hmm, myślę, że dzisiaj to nie jest problem, żeby powstrzymać się właśnie od pokarmów mięsnych, aby dziś nie zjeść mięsa. E, to taki zewnętrzny e, symbol tego, że poszczę. Jak powinniśmy podejść do tych świąt, aby przeżyć je w odpowiedni sposób duchowo? E, właśnie. Poprzez post, chociażby w Wielki Piątek. Po co? Po to, żeby w dniu jutrzejszym już zjeść więcej, bo na Wielką Sobotę Kościół zaleca, by także powstrzymać się od pokarmów mięsnych. Możemy już jeść więcej, natomiast jeszcze nie jeść mięsa. I tutaj też za pośrednictwem Pana redaktora i telewizji chcę zapchęcić także do tego, byśmy... Jutro, czyli w sobotę, po poświęceniu pokarmów, jeszcze nie zjadali tego, co w koszyczku, ale zaczekali na piękny polski zwyczaj, czyli na śniadanie wielkanocne, aby wszyscy byśmy zasiedli w swoich domach do, do tego śniadania, Podzieli się jajkiem, symbolem nowego życia i uradowali się ze zmartwychwstania. I korzystając z tradycji braci naszych prawosławnych, może właśnie w pierwszy albo w drugi dzień świąt udali się również na cmentarz, aby Pójść na groby naszych bliskich zmarłych, których Pan Bóg już odwołał do wieczności, ale jednocześnie uświadomić sobie, będąc tam na cmentarzu, że i my kiedyś tam spoczniemy w tych grobach, ale z tej śmierci życie tryska, jak mówi jedna z liturgii, to znaczy, że po śmierci przyjdzie z martwych wstanie. Tak jak Chrystus z wstał, tak i my z staniemy. Wspomniał ksiądz o zwyczaju dzielenia się jajkiem. Wydaje mi się, że przy świętach Bożego Narodzenia zdecydowanie bardziej popularne jest to dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń. Jeżeli chodzi o święta wielkanocne, ten zwyczaj jest cały czas praktykowany? I jest praktykowany, no, najczęściej praktykowany jest tam, gdzie przychodzimy ze święconką, czyli mamy święconkę w domu, w której znajduje się jajko. Potem to jajko dzielimy na wszystkich domowników, i tym jajkiem się dzielimy, właśnie aby pokazać, że ten symbol nowego życia przyjmujemy to nowe życie życie Chrystusa z Martwych Stałego. Czy te święta będą wyjątkowe ze względu na to, co dzieje się za wschodnią granicą? No, to już drugi rok, kiedy przeżywamy te święta już nie sami w naszej ojczyźnie, ale z naszymi braćmi i siostrami, którzy przyszli z wschodniej granicy i wraz z nami świętują. To widać, kiedy wchodzimy do marketów, kiedy słyszymy język ukraiński, kiedy widzimy, przechodząc ulicą, ludzi, którzy rozmawiają również w swoim języku. Więc te święta są wyjątkowe, ale to pokazuje, jak wielkie serce mają Polacy. Którzy zapraszali do swojej domu i zapraszają braci naszych ze wschodniej granicy. Kiedy słyszymy ten język i widzimy naszych braci w naszych kościołach, w cerkwi, czy to grekokatolickiej, czy prawosławnej, kiedy te, te miejsca kultu religijnego wypełniły się właśnie tymi, którzy przyjechali do nas ze wschodniej granicy, ale to także wielka modlitwa, modlitwa o pokój. Dzisiaj w Liturgii wielkopiątkowej, w tej olbrzymiej, bo dziesięcio wezwaniowej modlitwie powszechnej, czyli modlitwie Kościoła, jest to starożytna modlitwa od wieków w Kościele katolickim prowadzona. Już od zeszłego roku jest wezwanie dodatkowe, które zalecił Ojciec Święty Franciszek, aby modlić się o pokój, w sposób szczególny właśnie o pokój na Ukrainie. Chciałem zapytać jeszcze o dzień wczorajszy, ponieważ to początek tydzień paschalnego, ale też ważne wydarzenie dla kapłanów, dla księży. Tak, Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Jeden bez drugiego sakramentu nie może istnieć, bo musi być ksiądz, żeby była Najświętsza Eucharystia. Więc w tym dniu w, do południa kapłani gromadzą się wraz z biskupem swoim na mszy krzyżma, czyli mszy, kiedy biskup jeden raz w ciągu całego roku błogosławi olej Olej chorych do sprawowania sakramentu namaszczenia chorych, i olej krzyżma do sprawowania sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń kapłańskich. Podczas tej samej liturgii. Kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, te, które złożyli w czasie swoich święceń na ręce biskupa. W sposób uroczysty przypominamy sobie to, co działo się lat temu, no to już zależy, którą rocznicę ma dany ksiądz. Aby przypomnieć sobie to, że nie jesteśmy sami dla siebie, ale po pierwsze jesteśmy dla Pana Boga, bo jemu żeśmy ślubowali i jemu chcemy służyć, a po drugie, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że jesteśmy dla naszych wiernych, bo jak mówi Słowo Boże, kapłan wzięty jest z ludu i dla ludu postawiony. A więc mam służyć Panu Bogu, ale przesłużę Panu Bogu drugiemu człowiekowi, we wszystkich sakramentach i w takim codziennym, zwykłym życiu. Proszę księdza, kończąc już temat świąt, chciałem zapytać o to, co wydarzyło się kilka dni temu przed archikatedrą. To zaczęło profanację pomnika św. Jana Pawła II. No, niewątpliwie obiło się to bardzo szerokim echem wśród opinii publicznej. Myślę, że dotyka to każdego z nas. Tak, to niewątpliwie smutne wydarzenie, jakie zaskoczyło myślę wszystkich w niedzielę 2 lutego. Niedzielę męki pańskiej, niedzielę palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Dzień, kiedy, kiedy, dzień śmierci Jana Pawła II, największego, mówię to z całą odpowiedzialnością z Polaków, papieża, którego większość z nas pamięta, zna jego nauczanie, pamięta jego pielgrzymki do naszego kraju. Papieża, któremu z pewnością bardzo wiele zawdzięczamy jako Polacy. Bo możemy być ludźmi wierzącymi bądź niewierzącymi, ale jedno co mu zawdzięczamy, to zawdzięczamy wolność. To, co się wydarzyło przed katedrą, to niewątpliwie smutne wydarzenie. I kiedy stałem pod tym pomnikiem i słyszałem ludzi przychodzących tam i modlących się, byli zaskoczeni i bardzo zasmuceni tym, co się wydarzyło. Ale to nic, nic nowego, mogę powiedzieć śmiało. Bo no, jeśli jakiś czas temu drzwi do katedry zostały też zamalowane. Dokładnie. To w kontekście dzisiejszym, ale kiedy spojrzymy na Ewangelię wielkiego, Wielkiej Niedzieli, tak naprawdę Niedzieli Męki Pańskiej, Niedzieli Palmowej, to słyszeliśmy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Tłumy wołały: Hosanna, witaj Jezusie z Nazaretu. A Wielki Piątek, czyli dzisiaj dokładnie słyszymy Ukrzyżuj go. I jesteśmy świadkami męki pańskiej. I analogicznie przekładając to na współczesność, e, pamiętamy papieża, który przyjeżdżał do Polski, bo i gdy był w Łodzi słyszeliśmy: Zostań z nami, e, kochamy ciebie. Mm, no i 18 lat po jego śmierci e, widzimy farbę na jego obliczu, na jego rękach, e, na jego nogach. Mm. Upatrywałby no, ksiądz pobudek politycznych w tym, co się wydarzyło? Nie chcę na to patrzeć w ten sposób. Jest to na pewno bolesne wydarzenie. i Myślę, że ze względu na szacunek do tego wielkiego papieża, do tego wielkiego Polaka, mieliśmy do niego szacunek za życia i powinniśmy mieć do niego szacunek także po śmierci. Piękne słowa, a kończąc analogię, którą ksiądz zaczął, udało się złapać sprawcę dziś, także będziemy się tej sprawie oczywiście przyglądać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Paweł Kłys, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Łódzkiej. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru.